Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Graveyard Keeper. Moi drodzy, wiele osób tutaj z was na pewno zna tą grę. Przyznam wam się szczerze, że ja również troszeczkę znam tą grę. Wiem mniej więcej, na czym polega fabuła, aczkolwiek nigdy nie miałem okazji mieć z nią styczności. Dlatego stwierdziłem, że skoro skończyliśmy ostatnio sporo serii typu Papers, Please czy Cube, w sumie może nie byłoby takim głupim pomysłem właśnie zacząć Graveyard Keepera, taką odskocznią, no troszeczkę sandboxa, gdzie poprowadzimy własny kościół, będziemy oczywiście tam jakieś swoje trupy próbowali modyfikować, tworzyć zombie i jakoś rozwijać po prostu nasz tutaj styl bycia. No i tak stwierdziłem właśnie, że może nie byłoby głupim zacząć tą serię. Bez zbędnego przedłużania, zacznijmy oczywiście nową grę i lecimy. Dobrze, że jest język polski, nie będę musiał tłumaczyć. I będzie delikatna odskocznia. Jest dzień jak każdy inny. Nasz bohater spieszy się do domu, gdzie czeka na niego ktoś bardzo ważny. Nawet w szarej codzienności jest miejsce na to, by kochać i być kochanym. Zwłaszcza kiedy wiesz, że ktoś za tobą tęskni. Co się stało? Gdzie się podział świat? Wow, przepraszam. Spokojnie, otworzyłeś tylko nową kartę swojego życia. A nawet cały nowy rozdział. Ale ja muszę wracać do domu. Mogę wrócić do domu? Zawsze jest sposób na powrót do domu. Zobaczmy. Twoim nowym domem jest cmentarz. Czy to znaczy, że nie żyję? To znaczy, że jesteś teraz grabarzem. Ale ja muszę wracać do domu, do ukochanej. W takim razie musisz być dobrym grabarzem. Najlepiej wykop Mietka. On pomoże ci się we wszystkim zorientować. Kogo? Co za dziwaczna wizja. Co to za koszmar? Dobra, znajdźmy tego Mietka. No i w ten sposób zaczyna nam się rozgrywka. Ja powiem wam, że nawet nie znam klawiszologii tej gry. Widzę, że myszka nam nie będzie jakoś zbytnio potrzebna. I zastanawiam się, czy przypadkiem nie przejść na pada. Nie przejść na pada, chociaż ja nie jestem osobą dosyć taką padową. Nie lubię padów. Wyrzutnia jest na teraz zamknięta. Ciekawe, jak w ogóle będzie działał to język polski tutaj. Wygląda na dobre miejsce do pracy nad przytulnym domem. No nie mówię, że muszę klikać. Wtedy może wreszcie przestanę marzyć o tej czaszce. Czaszce, Shiro, czaszce. Dobra, wyjdźmy. I powiem wam, że rozdzielczość tej gry mnie bardzo zastanawia. Dobra, kopy. Kurde, blaszka. Jestem czaszka. Ty jesteś Mietek? Skąd pomysł, że miałbym być Mietek? Mężczyzna z czerwonym okiem powiedział mi, że mam wykopać Mietka. Czerwonym okiem... Pamiętam! Kurde, blaszka, zgadza się. Jestem Mietek. Jak mnie znalazłeś? Ten gość powiedział, że odpowiesz na wszystkie moje pytania. Dobrze, dobrze. Ale najpierw pozwól, że spytam. Ktoś ty i gdzie my do ciężkiej blaszki jesteśmy? To chyba sen. Niemożliwe, żeby to była prawda. Jesteś nowym grabarzem. To jeszcze pamiętam? Niech no pomyślę. Pamiętam ten dźwięk. Sprawdźmy, o co chodzi. Wszystko tu jest dziwne. Nic nie ma sensu. Całą pewnością pamiętam ten dzwonek i osła. Wiesz co? Lepiej chyba będzie, jeśli tu na ciebie poczekam. Mógłbym biedaka wystraszyć. O. Osiołek. Odblokowano nową technikę i otrzymano projekt. Osły świata, łączcie się. Przywiozłem świeże ciało z miasta. O rady, gadający osioł. Wy mnie rozumiecie. Porozmawiajmy. Coś ty. Ja? Tania siła robocza. Wózek nie jest mój, więc muszę pracować dla jego właściciela. Kapitalistycznego drania.
płaci mi marne 5 marchewek dziennie. To głęboko upokarzające. Na pewno dobrze rozumiecie moją sytuację, prawda, towarzyszu? Oho, komunista! Ten łajdak udaje, że zupełnie nie rozumie, co do niego mówię. No nic. Muszę wracać do miasta. Pozbądźcie się tego trupa, a przywiozłem nowego. Cóż to za dziwna kraina. Wow, wow, wow. Czekaj, czekaj, czekaj. Panie trupie. Ej, no i czego się gapisz? Bierz to soczyste ciało, póki świeże. Ale po co? Ktoś czuje, że powinniśmy zabrać je do kostnicy. Nie pamiętam dokładnie po co. Ale wydaje mi się, że będzie zła zabawa. I jeszcze na tym zarobimy. Och, zaraz chyba puszczę pawia. Do dzieła. Użyj E, by podnieść i upuszczać duże przedmioty. No dobra. Niech będzie. Serio A. Chodź ciało. Kurde blaszka, podoba mi się tu. Czuję się jak w domu. Połóż ciało na stole sekcyjnym. Ja naprawdę nie mogę jakimś innym klawiszem przywieźć tekstów? To teraz. Co dalej? A tak, wytnij z ciała trochę mięsa. To będzie dobry początek. Co? Mowy nie ma. Tak się nie robi. Jasne, jasne. Nie robi się. Jak mogłem zapomnieć? Może dlatego, że jestem gadającą czaszką z amnezją. To prawda, że nie wiesz, gdzie jesteś? To prawda, że jestem czaszką? Wszystko tu jest nie tak, jak się zwykle robi. Więc zamknij kurde blaszka jadaczkę i rób, co ci każę. Obiecujesz, że powiesz mi, jak wrócić do domu? Musisz tylko wymienić mięso na piwo w wioskowej karczmie. Gadające czaszki nigdy nie kłamią. A potem przynieść to piwo mnie. O. Odblokowano nową technikę i otrzymano projekt stanowisko preparowania, projekt stół, ekstrahuj mięso. Sam jesteś chuj, ekstrahuj. Części ciała, mięso, Ekstrahujemy. Kurde, blaszka, jestem czaszka. O, pierwszy achievement wskoczył. Pierwsze cięcie. Do twojej oferty trafił pierwszy kawałek mięsa. Pachnie dziwnie, ale... Ale co? Ale wygląda całkiem zwyczajnie. Bokowaną tą nową technikę, burger, knapka, wykonaj pieczeń. Obrzydliwe. Przyzwyczaisz się. Co mam zrobić z ciałem? Nie wiem, pochowajmy je. Weź ciało. Będę na ciebie czekał na cmentarzu. Oki, weź zwłoki. Niechaj tak będzie. Jest jakieś małe muszki mi się tutaj do pokoju wpierdzieliły. Takie wiecie, jak owocówki są takie dziwne. Cholery jasne, takie irytujące. Nie mogę ich złapać, nie mogę ich zabić. Ej, ej, ej. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Zakopmy je. Użyj deski projektowej na cmentarzu, oznacz miejsce na grób, a następnie wykop go łopatą. Ostrożnie złóż w grobie zwłoki lub jego szczątki. Zasyp, ozdób. Uwaga, odrata się użycia czaszki kozy i odwróconych gwiazd w celach dekoracyjnych. Dobre. Zardzewiała łopatka. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Jak będzie tu? Kop dziurę. I zasypujemy. No i gitara. Kredytwo pochówku. Ładna robota. Podkujący grabarz, pierwsze zwłoki, coś tam. To świadectwo pochówku. Pamiętam... Pieniądze, alkohol... Coś mi się zdaje, że go lubiłem. I to bardzo. O kurde blaszka, idzie biskup, to twój szef. Och, już wiem. Spytaj go o to świadectwo pochówku. Powinien coś wiedzieć. Jak już sobie pójdę. Będę czekał w kostnicy na swoje piwo. Ojej, jestem taki zmęczony. Czemu muszę tu co tydzień przychodzić? W ogóle jakie achievementy wskoczyły. Porządkujący grabarz, pierwsze zwłoki trafiły dzięki tobie do grobu oraz biskup o złotym sercu. Masz za sobą spotkanie z biskupem. Jego dewiza? Módl się głośno, głoś słowa Boże i wyglądaj jak zwycięzca. Świetnie. O matko. Orety, nowy grabarz. Wyczekiwaliśmy go od jakichś 30 lat, a ten zachowuje się jak gdyby nigdy nic.
Przykro mi to mówić, ale twój cmentarz jest w fatalnym stanie. Nie ma mowy, żebym awansował cię na prezbitera, póki czegoś z tym nie zrobisz. Samouczek lokalizacji, nazwa bieżącej lokacji, ważne informacje o lokalizacji, jakość cmentarza, atrakcyjność kościoła i tak dalej. Napraw groby, aby poprawić ogólną jakość cmentarza. W tym celu będziesz potrzebować specjalnych środków. Wykonaj drewniany znacznik. Gdy tylko jakość twojego cmentarza wyniesie co najmniej 5 czaszek, z największą przyjemnością cię awansuje. Wyglądasz mi na duchownego przywódcę, a zwykle trafnie oceniam ludzi. Jestem dobry we wszystkim, dlatego zostałem wybrany, by przekazać ludziom jego wolę. Mój poprzednik trzymał swoje rzeczy w stojącym gdzieś tutaj kufrze. Najlepiej do niego zajrzyj. Przyjdę tu znów za tydzień, pojawiam się tutaj każdego słoneczka. Może to nie sen. Może zjadłem coś trującego. O, on czeka. Co mam powiedzieć? Czemu tu przychodzisz? To jeden z moich obowiązków, a raczej nieprzyjemny. Coś w rodzaju starej tradycji. Nie znam się za bardzo na tych wszystkich tradycjach i rytuałach. Jestem tu po to, by reprezentować na ziemi jego moc i chwałę. Mam tylko jedno pytanko. Czym jest to świadectwo pochówku? Gdy tylko ciało zostanie pochowane, możesz wymienić świadectwo pochówku na pieniądze w wioskowej karczmie. Projekt wybór biskupa? The fuck? Nie jestem grabarzem, wracałem tylko z pracy. Muszę wrócić do domu. Jest tutaj gadająca czaszka, zmusiła mnie do poćwiartowania ciała. Oho, niezły żart. Też lubię sobie podowcipkować. Posłuchaj tego. Kto jest Bibi? No kto? Ja. Okej. Błogosławiony i bezkonkurencyjny. Ha. Jak mogę doprowadzić cmentarz do porządku? Po prostu ponaprawiaj groby. Mnie nie zajęłoby to nawet godziny, ale to twoja robota. Aha, to już o tym gadaliśmy. Do tego świadectwa. To twoja zapłata za składanie do ziemi naszych bliskich. Stanowi część prastarego paktu między miastem a wioską. Tylko ciało zostanie pochowane, możesz wymienić świadectwo pochówku na pieniądze w wioskowej karczmie. O Boże, to wszystko jest zbyt skomplikowane na sen. Jeśli chodzi o miasto. O, miasto to serce naszej wspaniałej krainy. Jest w nim wszystko. Pałac, katedra. Musisz to kiedyś zobaczyć na własne oczy. Ale w tym ubraniu wyglądałbyś tam raczej śmiesznie. Jak mogę dostać się do miasta? Jest niedaleko od wioski. Musisz pójść na południe od karczmy. A gdzie jest ta wioska? Od bramy cmentarza skieruj się na wschód. Idź starą drogą brukowaną. Brukowaną starą drogą, bla 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 bla. Nie mam więcej pytań. Jeśli podczas pracy na cmentarzu skończą ci się zestawy naprawcze, zawsze możesz zrobić nowe. Do wykonania nowych przedmiotów wymagana jest wiedza na temat odpowiedniej techniki. Aby otworzyć ekran technik, naciśnij tab. Czerwone punkty to umiejętności rzemieślnicze oraz znajomość obróbki materiałów. Zielone punkty to wiedza o naturze, rzeczy i samej przyrodzie. Niebieskie punkty reprezentują twoją duchową wiedzę o nim, niematerialnym świecie. Dostaniesz swój pierwszy niebieski pypek w stole studyjnym w piwnicy kościoła. Punkty zdobywa się przez wykonywanie różnych czynności. Można je także zdobywać, badając nowe przedmioty przy specjalnym stole. Odblokowaną technikę, projekt, skład kamienia oraz zbieranie kamiennego głazu. Możesz wydobyć mały kawałek kamienia z niewielkiej skały lub wielki kawałek z dużej skały. Projekt, skład drewna. O, wyrąb małe drewno, drzewo, aby uzyskać jedną kłodę. Patyki można zbierać z suchych krzewów. Bla, 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 bla. Się jąkam, kurde. Dobra, mamy postacie. Grabasz, to ty. Musisz wrócić do domu do ukochanej. Sprzedaj świadectwo pochówku w karczmie. Mietek, gadająca czaszka, cierpi na amnezję. Zdobądź w karczmie piwo. Biskup, jego dewiza to módl się. Głoś słowo Boże i wyglądaj jak zwycięzca loterii. Osiągnij jakość cmentarza 5. Osioł, gadający osioł, dostarcza zwłoki, pochodzi z lewitującej stajni. Lewicującej stajni. Jezu, jakiej lewitującej? Czemu lewicującej?
Ukochany domek. Kostnica, stary cmentarz. Coś tu się pokiełbasiło. Techniki bohater. No dobra. I mamy tutaj coś nowego. Co my tu mamy? Zestawy naprawcze. To możemy sobie wziąć wszystko. Rozumiem, że możemy to wyciąć. O, i są czerwone pypki faktycznie za to. I mamy tu staminkę. Też trzeba pamiętać. Też trzeba pamiętać. Drewniane patyczki powycinamy stąd. Ale doprowadzimy to jakoś do dobrego stanu. Minus 3. Drewniany krzyż. Naprawmy. O, jest elegancko. Sam drewniany krzyż daje 2. Trzeba pamiętać o tym. Dobra, niech będzie to. Gdzie tu jest czas? Tu jest czas. Plus 2, świetnie. Tu możemy ten drewniany znacznik poprawić. Już nam zostały tylko 2 zestawy naprawcze. O, elegancko. Jest już tylko minus 1. Drewniany krzyż. Już nie mamy. Ale kamienne mieliśmy. Aż 2? Naprawdę? Panie, to drewniane są. Oh shit. Pojebało mi się. Kamienne oczywiście też sobie naprawmy. Rozumiem, że to też mogę. Już jedno mówiłem, że już jest minus 14. O, no i elegancko. Tylko tak, widzę, że tutaj już zbytnio nie mamy co naprawić. Kopmy jeszcze te krzaczory. To już będzie minus 10 tylko. Do pypków znów padnie. Dobra. I tak, w teorii chyba to jest jeszcze kamienne tutaj. Tak, ogrodzenie kamienne. No i mamy nockę. O, i plus 2. No i zostało minus 8. Spoko. Bardzo fajnie. Drewnianego już nie mamy. I kamiennego też już nie mamy. Jak mogę zrobić zestawy naprawcze? To jest lepsze pytanie. Grządka kwiatowa. To mnie nie interesuje. Tu są tylko kilofy i inne badziewia. Dobra, gdzieś nas strzałka prowadzi jeszcze przy okazji. Gdzie my idziemy? Nie mówcie, że nam tutaj do miasta każe iść jeszcze. No nie. No dobra, idziemy. Czy mi spada energia za samochodzenie? Chyba nie. Chyba nie spada. Mogę biegać? Nie mogę biegać. Szkoda. No, szkoda. Na razie idziemy tak, jak nas gra prowadzi. To mogę otworzyć? Nie mogę. Niestety, nie mogę. To daleko jest, wow. Dobra, tu jest karczma, tak? Dzień dobry wszystkim. Witaj w karczmie pod martwym koniem. Jestem Horadryk, czym mogę pomóc? Tylko ze cmentarza. Obudziłem się tu dzisiaj i od tego czasu spotka mnie jedno wariactwo za drugim. Oj, przepraszam, jak mogłem cię nie poznać? Dobrze, bardzo dobrze. Przyszłość naszej małej wioski maluje się w jasnych barwach. Kiedy zamierzasz otworzyć kościół? Muszę najpierw doprowadzić do ładu cmentarz. Jasne. Już dłuższy czas nikt się nim nie zajmował. Przejdźmy zatem do interesów. Co? Czym mogę pomóc? Okej, co do tego świadectwa pochówku? Biskup powiedział, że kupisz ode mnie świadectwo pochówku. Tak, miał rację. Jako przywódca wioski muszę wedle postanowień prastarego paktu wymieniać go na pieniądze.
Oczywiście tylko w wypadku, kiedy te pieniądze mam. Jak to? W wiosce przyszły ciężkie czasy. Nie zbywa nam na pieniądzach. Ale gdy tylko otworzysz kościół, pielgrzymi przyniosą tu mnóstwo błyszczących monet. Wiesz, jak mogę wrócić do domu? Możesz mi powiedzieć, gdzie jestem? Naprawdę muszę wracać do domu. Moja ukochana będzie się strasznie martwić. Jesteś w martwym koniu. O, bardzo tu średniowiecznie. Może cofnąłem się w czasie. A który teraz mamy rok? Rok? O czym ty mówisz? O czasie, jaki zajmuje Ziemi wykonanie pełnego obiegu wokół Słońca. O, nasłuchałeś się tu bzdur astrologa? Wszyscy dobrze wiedzą, że Ziemia jest płaska. Ale cię rozumiem. Minęło 200 lat od prastarego paktu, a 210 od... nieważne. A jak się nazywa nasze ukochane królestwo? Królestwo i już. I tu w wiosce zdecydowanie nie uchodzi za ukochane. Masz jeszcze jakieś pytania? Jak mogę zdobyć glejt miejski? Chcę sprzedać trochę świeżego mięsa. Mięso uchodzi w wiosce za delikates. Bardzo chętnie kupię, ale musi mieć przybitą królewską pieczęć. Aha. Wiele lat temu mieliśmy tu wypadek z nieodpowiednim mięsem. Od tego czasu wszelkie mięsiwa muszą być zatwierdzone przez królewskich urzędników. A ja nie chcę narobić sobie kłopotu w mieście. Twoje mięso ma pieczęć? Właściwie to nie. Nie chcę nawet wiedzieć, skąd masz niezatwierdzone mięso. Ale o rady. Naprawdę wygląda dobrze. Nie mniej bezpieczeń ci nic nie mogę zrobić. Skąd mogę wziąć tę pieczęć? O, możesz wysłać zgłoszenie na królewski dwór ze skrzynki pocztowej koło kościoła, ale to trochę kosztuje. Jest też inny sposób. Powiem ci jaki, bo jesteśmy sąsiadami. Nachylno się. Jest tu taki gość imieniem Żmij i wydaje mi się, że ma fałszywą królewską pieczęć. Ale szczerze mówiąc, nie widziałem go już dłuższy czas. Możesz spytać pannę Wdzięczkę. Przychodzi tu co znaczek kobiety. Na pewno będzie mogła pomóc ci znaleźć Żmija. Dzięki. Jak mogę zdobyć glejt miejski? To dość skomplikowane. Glejt miejski może dostać od Inkwizytora, albo po prostu kup sobie obywatelstwo. Niech pomyślę. Wiesz, jest w wiosce ktoś, kto mógłby ci pomóc. Panna Wdzięczka. Może ona ci jakoś pomoże. Handluj. A, grabarzu. Czy mógłbyś zanieść ten list do naszego kowala, Kresolda? Jasne. Gdzie go znajdę? Południowo-wschodniej części wioski. Jest to pochówku. Aha, to już możemy sprzedać. Fajnie. Mięso badanie nie ukończono, czyli tego nie sprzedamy, dopóki nie ogarniemy sobie pieczęci. Spoko loko, sprzedajemy. Jest w sumie północ. Północ, półdzień. Łańcucha. To ty jesteś nowym grabarzem? Najwyraźniej, skąd pani wiedziała? Gdybyś miał tyle wiosen, co ja, też poznawałbyś się na ludziach w dniu oka. Gdzie się podziały moje maniery? Jestem Łańcucha, żona Horadryka. Miło panią poznać. Mam parę pytań o... A tak, lepiej rozmów się z moim mężem. To on tutaj rządzi. Jest nie tylko karczmarzem, ale też sołtysem wioski. Poza tym skończony z niego gaduła. Mogę ci za to sprawdzić przepisy. Okej, okay, a masz jakieś przepisy? Handluj. Rybne specjały, pyszne i zdrowe, wypieki, cuk i plecki. Nie stać nas na nic, i tak. Kim ty jesteś? Arbech, dzisiaj nic z tego. Nie wiem, kim ty jesteś, ale okej. A ty? Nie mam humoru, spadaj. Wagner? O, ciekawe. Ty nie chcesz gadać, nie chcesz. Ty też nie chcesz. Idziemy sobie stąd. Tam kitku jest. Oko loko.
Południowo-wschodnia część, tak? Tam chyba tak było. O, tu będziemy coś mogli chyba zbierać. Żółty kwiat. Ile tu staminy ucieka? Wow. Tu jest chyba drwal. Chyba nie tu. Tu jest kowal. Nie ma kowalu. Nie śpisz? Ej, co się tak gapisz? No nic, tylko się rozglądam. Jestem chyba miejscowym grabarzem. Mogę spytać, kim jesteś? Niestety, jestem miejscowym kowalem. Nazywam się Krezold. O, daj mu list. Mam do ciebie list od Horadryka. List, no jasne. Ma minutę drogi, ale nie może się ruszyć i po prostu tu przyjść. Widać, ciężko pozbyć się starych nawyków. Dziękuję. Przepraszam, że tak zrzędzę. To chyba mój nowy zwyczaj. Znów śluzaki. Horadryk poprosił, żebym się ich pozbył. Nie mam czasu na te małe zielone łajzy, ale może ty zechcesz pomóc. Weź ten zardzewały miecz i miksturę energetyczną. Miecz jest uszkodzony, ale możesz naprawić go osełką na ostrzałce. O tu, za mną. Osełkę możesz sobie zachować. Może przydać się czasem do naprawy łopat. Jeśli zobacz się je zabić, przynieś mi ich resztki, a ja dam ci trochę materiałów. Powinien być zaraz po drugiej stronie domu koło kałuż. Szczególne czynności zużywają energię. Pochłaniają ją wytwarzanie, zbieranie i walka. Walka odbiera także zdrowie, aby wykonać naciśnij spację, bla 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 bla. Zdrowie i energię można uzupełnić za pomocą jedzenia i mikstur, aby otworzyć wyposażenie, naciśnij tab. Sen również nawet teraz zdrowie i energię. Dobra. Pytaj go, gdzie znaleźć rudę metalu. Wiesz co, sam lubię robić w metalu. Gdzie mogę znaleźć trochę rudy? Ruda kryje się w ognistej glebie. Na zachodzie, po drugiej stronie rzeki, jest duże bagno. Póki nie zawalił się most, zbierałem rudę właśnie tam. Opakowaną technikę, nowy piec, wykonuj sztabkę żelaza, zbieranie żelaza z bagna. Okej. To jest osełka. Naprawmy to. Oh no! Za mało energii! Za mało energii. Użyj. O, dobra, jest dużo energii. To całkiem ma jakiś durability? 95, no ma jakieś. Wszystko zawiera energię, niedobrze. Ale gdzie te śluzaki? Tu są, dobra, widzę je. Widzę was, chodźcie tu śluzaczki. Pyk, jak wiedźmin. O kurde. Pyk. Które kolejne? To dwa? Jaka lipa. Już? Pokonałem śluzaki. Proste części żelaza, spoko. Dobra robota. Weź tę osełkę. Wystarczy, że naostrzysz uszkodzony sprzęt, a będzie jak nowy. Nowa technika. Zielona galaretka, czerwona galaretka. Handluj. Wszystko zardzewiałe można od ciebie kupić. No tak średnio. Tak średnio. No dobra. To chyba tyle. To chyba tyle. Idziemy sobie popracować trochę, pozwiedzać. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść. Już są zamknięte niestety. Wróćmy, ogarnijmy, bo widzę, że tutaj chyba już nam osiołek poleciał. Bardzo nasze ślady są. I zobaczmy, czy tutaj ktoś jest. Ja mogę sobie tutaj te rzeczy włożyć na sloty? Chyba mogę. Ale chyba nie muszę. Mogę to zrobić w inny sposób. Grzybki mogę zbierać, czy nie? Maga techniki. No ty muszko jedna cholerna, przestań mi latać nad głową. Zaraz normalnie nakopię do dupy. Jakie upierdliwe stworzenia. Chodź tu. Gdzieś się podziewał? Byłem w wiosce. Strasznie dziwaczne miejsce, ale wydaje się zupełnie prawdziwe. Nikomu nie przeszkadza, że od tak nagle się znikąd pojawiłem. Kurde blaszka, jakbyś mi w myślach czytał i je wykradał. Wykradał.
Pamiętam, że w twojej chatce jest piwnica. Na pewno stały tam jakieś zapasy. Opokonaną technikę otrzymano, zbieranie grzybów, porzeczki oraz jabłka. Pszenica, dokładnie. Pamiętam, że wypiekałem z nich chleb i placki. Słodkie placki jagodowe. Możemy chlebek robić. Surowe ciasto to słodkie ciasto. Tosty cebulowe. To by się nadało do piwa. Kurde, Blaszka, wiesz co? Potrzebuję piwa. Zresztą odnosić wrażenie, że tylko ja się tutaj staram. Przynieś mi piwo, a powiem ci mnóstwo ważnych rzeczy. Na przykład, jak możesz wrócić do domu. Jakieś pytania? Jak mogę wrócić do domu? Tak, zrozum, że... Było pytanie retoryczne. Czy ja ci wyglądam na magiczną głowę pełną odpowiedzi? No, właściwie tak. Nie bądź taki mądrana, kurde Blaszka. Będę czekał u siebie na to piwo. Nie ma piwa, nie ma odpowiedzi. Jest piwo jedna. Kurde Blaszka, jestem czaszka. Tu zielone pypki lecą. Mamy też i grzybki, dobra. Czyli już możemy w tej chwili zbierać różne rzeczorki. To dobrze. Kurde Blaszka, jestem czaszka. Nie mogę biegać niestety. I tak, widzę, że jednak ciała nie przyjechały jeszcze. Z chęcią zabrałbym sobie też różne narzędzia ze skrzynki, które zostawiłem. Na przykład te. O, i wszystkie ładnie tutaj ustawiły. Wszystkie się ładnie ustawiły. Idziemy sobie teraz zobaczyć do tej piwniczki, która tam jest niby. Ciekawe, której przyjeżdża osiołek, chyba że go dzisiaj nie będzie. Wtedy byłoby słabo. Tu nic jeszcze nie możemy. Weź ty to wywal. A? Miejsce na kamienie, okej. Miejsce na kłody. Użyj deski projektowej, aby uzyskać dostęp do interfejsu budowania i zacząć budować, usuwać obiekty w okolicy. Niektóre obiekty zostaną wykonane od razu. Inne będą wymagały trochę pracy z młotkiem, a przez to czasu i energii. Okej. Pień, to jest chyba skrzynia. Piec, skład drewna, poszerzenie podwórza, skład kamienia. Boże, ile tego będzie. Kurde, Blaszka, jestem czaszka. Możemy sobie naprawić rzeczorki. Możemy sobie różne rzeczy wsadzać. Nie powiem gdzie i nie powiem po co. A to? To jest zablokowane pewnie nadal. Ogród. Możemy coś usunąć. Na przykład drewno. Drzewo, nie drewno, Shiro. Drewno, drzewo. Dobra. Jest piwnica faktycznie. Tutaj niestety nie ma żadnego wejścia. Co to za dźwięk? Przeklęta brama. Wiski żmi, masz za sobą spotkanie ze żmijem. Będę tu przechodził każdej nocy, jeśli będzie trzeba, ale w końcu się przedostanę. Chip ten skoczył, masz za sobą spotkanie ze żmijem, teraz już wiesz skąd się wzięła jego ksywka. Zdaje się, że mogę usunąć to gruzowisko i wzmocnić ten łuk. Czego potrzebujesz? O Jezu, dużo rzeczy. Mega dużo rzeczy. No i jest i mączka, dobra. Jest i mączka. Czy ja to mogę zniszczyć? Mogę. I gwoździe sobie wypadają świetnie. To mogę tu budować? Nie, tylko. No to lipa. Przepis proste i pyszne. Czy ten przepis skoczył? Czy go usunąłem, czy coś? A, rozumiem, że już przeczytałem, tak? Oj, odblokowały nam się techniki, dobra. Wykonaj polano, wykonaj opół. To projekt kozioł. To się przyda na pewno. Sporo nam pypków czerwonych poleciało. Kamieniarstwo, wykonaj kamieniarstwo naprawcze oraz wykonaj opał. Koz z rąbania, czyli musimy więcej czerwonych ogarnąć. Kurde Blaszka, jestem czaszka. Idziemy spać. Zobaczymy jak działa sen. Aha, w ten sposób działa sen. No cóż. Śpimy.
Piórkami. Czuję się świeżo. Niedobrze, bardzo niedobrze. Za kogo ty się uważasz? Jestem nowym grabarzem. Ura, grybarz? O rany, siedzę tutaj od... jak dawna. Jestem Bletek. Jestem taki samotny. Och, taki biedny. Szkoda, że tu jesteś. Zaraz. Nie, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że cię widzę. Mamy tu jednak pochowanego dość niemiłego gościa. Naprawdę, wolelibyśmy mieć jakiegoś nowego sąsiada. To chyba coś, czym mógłbyś nam pomóc. Tak właściwie to nie wiem do końca, dlaczego tu jestem. Mietek mówił mi tylko o grzebaniu ciał. Jesteś Bletek, a on Mietek. To zabawne. O, ta na pół martwa czaszka. Zazdrosny pajac. Może tylko pomarzyć o takim spokojnym odpoczynku jak nasz. Ech, kogo ja oszukuję? Tu jest fatalnie. Nie wspominając o tym gościu z grobu, z prawego dolnego grobu. Strasznie niemiły. Mógłbyś się go jakoś pozbyć? Wykop go i wrzuć do rzeki. Mogę ci dać nawet zezwolenie, które wykradłem jeszcze, gdy jeszcze żyłem. Jakie zezwolenie? Ależ ciebie głupol. Żeby wykopać ciało, musisz mieć zezwolenie. Stary grabarz kupował je, używając skrzynki pocztowej przy kościele. Zezwolenie na ekshumację. Dobra. Niech będzie. Niechaj, no tak będzie. Który to miał być prawy dolny? Tam się dziewo, kochani. Mnie do tego, że jest 21:25. A ja wstaję o 5. Prawy dolny. Rozumiem, że to ten. Ekshumuj. Kop dziurę. Wrzuć go do rzeki, tam wiem, że rzeka jest po lewej stronie. Lub? A co ty tu niby robisz? Duch prosił mnie o pozbycie się tego ciała. I co, zamierzasz o tak robić wszystko, co ci powie? Przecież cię do niczego nie zmusił. Nie ma ciała. Ja za to mogę cię zagryźć, gdy położysz się spać. Oczywiście nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Jesteśmy przyjaciółmi, ale wiesz, o co mi chodzi, prawda? W każdym razie, moim zdaniem, najlepiej pozbyć się ciała, paląc je. Wiesz, dokąd płynie ta rzeka? Rzeka. Gdzieś do... zdaje się, że do miasta. Jak mogę spalić ciało? Wiesz co? Jesteś jednym z tych gości, którzy wyglądają na mądrzejszych niż faktycznie są. Dzięki. O tym właśnie mówię. Potrzebujesz ognia i drewna. Spalenie całego ciała na popiół wymaga odrobiny wprawy. Gdzie mogę je spalić? Przydałoby się jakieś ciche i spokojne miejsce, jak to, w którym medytowałem. Po drugiej stronie drogi przy wejściu do kostnicy niedaleko klifu. Wszystkie ważne osoby, które grabarz spotka, pojawią się na ekranie postaci. Nastrój postaci od 0 do 100 widnieje pod nią. Zadania powiązane z daną postacią wymienione są po jej prawej stronie. Niektóre usługi wymagają określonego poziomu zadowolenia. Żmij sprawia wrażenie groźnego. Ksywka żmij pasuje mu jak ulał. Kapitan wygląda jak typowy pirat. Ktoś powinien dać mu papugę. Radry, karczmasz, a zarazem sołtys z wioski. Skupuje się wesoło pochówku. Łańcucha, ukochana połowica karczmarza. Krezult, krzepki mężczyzna o pokaźnym wąsie. Wagner, urodziwy młodzianin, mieni się poetą. Bletek, duch o nieszablonowym podejściu do życia. Nie byłem u karczmarza, cholera. Szkoda. No, powinienem. Dobra, jak tam nasz bohater, jak tam nasza mapa? I to jest cała mapa? To jest cała mapa? Ton. Dobra, tylko tak, zrobiliśmy sobie dziurę teraz, dużą. Duża dziura. Dziura, wydziura. Da się to zakopać? Nie bardzo. Nie bardzo, trzeba tu kogoś pakować, tylko osiołek tam nie chce przyjechać. A właśnie, tutaj jest jeszcze ta skrzynka obok kościoła, sprawdź. Skrzynka służby królewskiej zacznie funkcjonować, gdy otworzysz znów kościół. Czyli długo jeszcze tam się zejdzie.
No dobra, ale tak. Odblokowaliśmy sobie kozią. Nie mogę tego wykopać. Na przykład te drzewa mogę, o. Okej. No i faktycznie możemy brać te kłody. W ten sposób, okej. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Nowe powiedzenie. To mogę? To też mogę. No ale tych krzaczorów już nie, no naprawdę? Ej, to chamskie jest. Duże drzewo mogę, ale krzaczka już nie mogę. Dobra, techniki. Opał. I rębacz. A tu drwalki, gdy masz w rękach. Siekierę, lesą wióry. Ścięcie małego drzewa daje ci dodatkową kłodę. Możesz też mieć kawałki kłody na opał i kliny. Wyrąb duże drzewo, by uzyskać dwie kłody. 50-20, sporo. Sporo. Mogę dwa na raz? Nie mogę. Kurde, blaszka, jestem troszkę. Ale ha, działa to. A, ale w sumie nie muszę tego robić. Mogę też tak robić w ten sposób. Umieść. I umieść. Wykopmy jeszcze to. To chyba patki jest, o tak? Same pypki. Same pypcie. A zbieraj grzyby jeszcze mi okazji, pewnie. Nie no, powiem wam osobiście, że chyba brakowało mi takiej gry na chillout. No taki, wiecie, relaks, gdzie ja sobie siadam i sobie coś tam nagrywam, coś to sobie buduję. I sobie tak, wiecie, wyrąbany na wszystko. To jest spoko. Kozioł. Ty jesteś kozią. Teraz muszę wybudować to. Pyk. I tak, polano. Czym jest polano? Nie pokazuje. Drewniany znacznik, dodaj plus jeden do grobu, okej. Opół. A czy oprócz tego przypadkiem nie miałem robienia desek? O, ziołko z rąbania. Nie, to nie jest to. Musimy 5 polano zrobić, okej. 5 sztuk polana, czyli dwie takie. Pracuj. A, klikamy F, znaczy przytrzymujemy F. A, dużo pepków nie leci, musiałem mniej więcej lecieć. Zawiodłem się. Buduj, klot do rąbania. Niech na razie tu stoi. Dobrze sobie samo tu bierze te klocki. Drewniany klin i opał. Opół jest tu. Dobra, wykopmy to, bo to tylko przeszkadza. Czemu nie chcesz kopać? Już chcesz. O, i z tego leci sporo pypków. Dobra, następne. No i ładnie. Plot do rąbania, poszerzenie podwórza. To nas nie interesuje zbytnio. Gdzie ja mogłem robić... te rzeczy różne? Górnictwo, o! Zbieranie węgla, składy żelaza, jakieś inne rzeczorki, też tylko dyszka. To kamieniarstwo jeszcze ogarnął, 15. To też może nie być głupie. O, jest jeszcze to. Daj tam mi kamyczka. I o dziwo kamyczek jest w sumie taki, wiecie, jako item. Ciekawe. Dobra. Teraz mi staminy zabraknie. No, weź. No, panie drogi,
Ciało! O, dziękuję. Ale nie mam staminy. Chyba jak najszybciej to ogarnąć. Kurde, no dobra, zużyję kolejną potkę. Mianowicie na jedną czaszkę białą. Okej. Okay. Jeden. Z tego co pamiętam, to czerwoną czaszkę można wyeliminować właśnie za pomocą jakiegoś ulepszenia typu krzyż, czyli napierdoła. Ale mogę się mylić. Jak to wygląda? 99. Brak nagrobka. Brak ogrodzenia. Dodaję jedną... Nie wiem, co to jest. To się nazywa jakoś tak dziwnie. Zmiany krzyż tego też nie możemy sobie naprawić. Właśnie... O, czekajcie, tu było. Jedno zabiera jedną czerwoną czaszkę. Chyba. Może idzie? Ej, nie wiem. Ja tu mogę zrobić na przykład krzyż. Nie mogę. Grządka kwiatowa, nie mogę. Gdzie się robiło krzyż? To jest dobre pytanie. Tylko, moi drodzy, ja już mam 46 minut, więc myślę, że tu się pożegnamy. Czy ja mogę w ogóle sobie zapisać jak człowiek, czy nie mogę sobie zapisać jak człowiek? To jest dobre pytanie. Weźmy od razu te kłody. Weźmy te kłody i zaraz zobaczymy, czy mogę zapisać normalnie jak człowiek. Umieść. O, i mamy ich. Elegancko. I zobaczmy, czy gra zapisuje się przy łóżku. Chyba nie. A, dobra, teraz zapis. Czyli jednak, czuję się świeżo. Wyśmienicie. Bez niego na cmentarzu zrobiło się od razu lepiej. Wciąż przypełnia mi smutek. Jestem taki samotny. Byłem zły za życia. Powinienem być lepszą osobą. Jak to? Jesteśmy martwi, ale mamy prawo oczekiwać szacunku. No dobrze, wyjaśnię ci. Każde ciało stanowi naczynie na duszę. Nosi z nami przebytego życia. Grzechy to czerwone czaszki, a dobre uczynki to białe. Na dobrą sprawę w celi obok mieliśmy jednego takiego gagatka. Zeznał, że pewnego razu miasto nawiedziła straszliwa klątwa, którą zdjął prastary pakt. To co mówisz, nie bardzo trzyma się kupy. No przecież. Lepiej zaopiekuj się cmentarzem. Będę ci się przyglądać. Jestem bezsilny i taki smutny. Buu. Wszystkie ludzkie szczątki mają swoje wyjątkowe atrybuty duchowe. Zwłoki czerpią czerwone i białe czaszki z części ciała. Czerwone i białe czaszki ciała można zmienić, usuwając organy i balsamując zwłoki. Główny sposób na zwiększenie białych czaszek cmentarza to dekorowanie grobów. Obiektami mając więcej laur. Nie pamiętam. Każda linia mająca białą i laur liczy się jako jedna dobra. Linie z czerwoną nie liczą się, ale należy je wypełniać czerwonymi laurami, aby osiągnąć linię białą. Ja pierdzielę, nie rozumiem. A, w ten sposób. Dobra, kapuję. Czerwone trzeba zapełnić i dopiero potem możemy pełnić na białe, czyli trzeba czerwonych się pozbywać jak najbardziej. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jak sobie filmu grał dla Shiro. Widzimy się oczywiście w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.